Cześć ludziska, Modrzew z tej strony. Szybki poradnik, szybka akcja, bo taki można by powiedzieć news. Kojarzycie temat eksperymentalnych modów i glifu Insight? Glyfem Insight możemy zmienić wybrany prefiks w eksperymentalny mod. Ale jest tam pewna zagwozdka. Sam opis glyfu jest zagadkowy i sugeruje nam, że eksperymentalny mod, jaki otrzymamy, jest zależny od samego itemu i od wartości, jakie na nim są, ale nie jest podane, jakie to wartości dokładnie. W tym momencie spoiler alert, jeżeli ktoś na własną rękę chce odkrywać te kalkulacje i zależności, doradzam zaprzestanie oglądania tego filmiku. Wewnętrzny poradnik też nie uchyla nam rąbka tajemnicy, też nie wyjaśnia za wiele. I jest to widać celowe zagranie ze strony twórców. Fajny temat, okej, spoko. Ale jak zapewne się domyślacie, powstał już odpowiedni kalkulator, który to za nas po prostu policzy. Link do stronki znajdziecie w opisie tego filmu. Na samej stronce znajdziecie też sporo innych informacji. Także przejdźmy do próby. Mamy sobie laczki. Dwa prefiksy, dwa sufiksy. Wpisujemy, jakie mają tiery, te prefiksy i sufiksy. Jaki item ma Forge potencjał. I wychodzi na to z wyliczeń, że powinniśmy otrzymać transport minionów po użyciu Travel Skilla. Wybieramy prefiks, który chcemy zmienić w grze. I... Ta-dam! Wyszło na nasze. Okej, ale double check. Nowe laczki, ponawiamy proces. Wpisujemy wszelkie potrzebne dane, wybieramy prefiks, powinniśmy otrzymać według tego mod z Frenzy. I... Ta-dam! Działa. Mam nadzieję, że wam się to przyda, ułatwi wam trochę rozgrywkę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi nowinkami, wiesz co robić. Żegnam się z wami, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć.